Hej, czy witajcie, mam dzisiaj strasznie mało czasu, ale od razu jak zobaczyłem tego moda, to musiałem wam go nagrać. Nie ma mowy, żebym odkładał to na jakiś odległy dzień, bo zaraz ktoś nagra to pierwszy i w ogóle, oczywiście na polskim YouTubie, żeby nie było, i będzie po prostu masakra. Więc to, co widzicie w tym momencie, to jest Titanic po prostu, tak po polsku. I każdy oglądał, na pewno. Jak ktoś nie oglądał, to się dziwię. No i zobaczcie, jak to mega wygląda. Jest to działający, w pełni działający Titanic, no i możemy po prostu sobie nim jak najbardziej pływać. Więc cóż, ja wam to pokażę, jak to wygląda. Oczywiście teraz sobie to objedziemy. Po szkole zobaczyłem, że jest taki mod, musiałem go nagrać i jak widzicie, wygląda to po prostu mega. Jak są, wiecie, są te jachty, tak? Ale co jachty mają się do Titanica? Koniec tego wychwalania, wam teraz pokażę, jak to wszystko wygląda i jakie są błędy tego. Mamy tu nawet napis Titanic, nie? To jest jedna rzecz, która jest tym zła, to jest to, że to jest po prostu model, więc możemy na przykład sobie w niego wpłynąć. Zaraz wam pokażę. Jak widzicie, możemy sobie po prostu wpłynąć po ten Titanic. No i widzicie, mam tu wszystko pokazane, więc możecie zobaczyć, jak wyglądał Titanic naprawdę. Więc chyba chcecie zobaczyć, jak to wygląda, gdy wejdziemy do tego. Oczywiście zaraz wam to pokażę. Jeżeli za to nie dacie łapki w górę, to ja nie wiem, za co możecie dać łapkę w górę do tych modów. Po prostu genialne. Mamy coś takiego jak Pegasi Speeder. No i właśnie wchodzimy do niego i mamy nasz piękny tutaj Titanic. Jest to po prostu zamieniony model, więc jeżeli usłyszycie taki dźwięk motorówki, to jest po prostu właśnie ten Titanic, więc surprise, zobaczmy, przyjrzymy się troszeczkę bliżej do tego modelu. Możecie sobie pływać po prostu Titanikiem. Widzicie, co ja teraz robię? Mogę sterować Titanikiem ze środka i jest to działający ster, co jest najlepsze, więc myślę, że spoko opcja. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Mam tu jakieś kurde liczniki w ogóle. Mam nadzieję, że się nie rozbijemy. No i po prostu sterujemy, kręcimy tym kołem, więc jak najbardziej, jak najbardziej. No i co? Tak naprawdę tu mam jakieś łódki. Niestety nie ma na nim ludzi, no bo to by nie było możliwe do stworzenia. Tak to wygląda. Po prostu mraśnie, jak to mówią. Mraśnie, no. Fajnie było, jakby on się rozwalił tak jak w filmie, nie? Mam na to sposób. Pamiętacie ostatni odcinek? I już chyba wiecie, co zrobię. Tsunami nie włączę, to jeszcze nie jest ten poziom. Może kiedyś wam przedstawię tego moda jeszcze z tsunami. Ale dzisiaj spróbujemy sobie włączyć dokładnie meteoryty, więc cóż, zaraz wam to pokażę. Niech będzie na początku preset 2, żeby nie było za trudno. Włączamy i wygląda to w taki sposób. Zaraz zobaczę, ja nie mogę, już mnie prawie trafił. Ciekawe, ile wytrzyma ten Titanic, zaraz zobaczymy. Ale mi FPS-y spadły, oh my god. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja nie mogę. Wyobraźcie sobie takiego sternika tutaj, steruję i tylko... Nasz czarny sternik musi się zmierzyć z burzą. Musi to zrobić, żeby też przekonać ludzi, że czarni jednak nie boją się wody i umieją robić coś w życiu. Dobra, już, dobra, koniec rasistowskich żartów. Jak widzicie, tak to wygląda. Chciałem troszeczkę odzorować tutaj, jak się to działo z tym Titanikiem. Jeszcze oczywiście możemy tutaj zmienić czas na przykład na tutaj noc by była i żeby była jeszcze burza. I na przykład byśmy uderzyli w jakiś lodowiec. Jak widzicie, teraz w tym momencie palą się wszystkie światła, więc... No ale to jest działające, super, super sprawa. Nam tutaj, nie wiem, co tutaj się świeci. Jak jest to? Sprawdźmy, jak wygląda to z pierwszego widoku. Jest klimacik, co? Musicie przyznać, że jest klimacik. I mamy tutaj burzę. Szkoda, że na YouTubie nie widzicie tego, jak to wygląda. Ale tutaj w GTA na moim kompie wygląda to po prostu cudownie, no. Kurde, no. Już mega powtarzałem, więc teraz cudownie, no. Czy płynąc przez to morze natniemy się na górę lodową? Nie sądzę, po prostu włączę meteoryty, no to co się będziemy tutaj bawić, no load preset 3 i są, żeby historia się powtórzyła, tylko tym razem, żeby meteoryty nas zabiły, więc no tak to wygląda, ale jest klimat, co płyniemy przez tutaj rozwalone morze i spadają meteoryty, to jest jakaś apokalipsa, a nie jakieś, kurde, co to rozwalił się o górę lodową, ja się rozwalał meteor, to jest dopiero, dobra, ja wam może włączę... żebyście widzieli coś. Tak naprawdę to jest cały mod. Musiałem wam go nagrać, po prostu od razu jak go zobaczyłem, pomyślałem, że to jest idealny mod na odcinek. Teraz zobaczycie, jak się steruje Titanikiem. Ja wcale nie zmieniłem tego na najwyższy, najlepszy preset. Ja to zrobię po prostu, to jest zbyt łatwe dla mnie. Nic mi się nie stanie, kiedy tyle meteorów we mnie tutaj strzela. O ku... Okej, żyję. No porządny wyrób polskiej myśli oczywiście. Tak naprawdę wy o tym nie wiecie, ale Titanic zbudowała grupa inżynierów z Polski, która nazywała się Rolnicy Mariana. Tak było. i po prostu klepali blachę i zrobili ten Titanic. Tylko o tym się nie mówi, ponieważ wiecie, chcą zakłamać historię. Chłopi się spisali. O, jeszcze raz dostałem, okej, powoli, już powoli tracę moc silnika, bo czuję, że już nie mogę się prawie ruszać. O fuck. Jak ja jeszcze żyję? Jak ja żyję, to ja... nie mam pojęcia. Nie rozwalił mnie wielki meteor, tylko oczywiście mały. Więc cóż, to było na tyle, jeżeli ten odcinek się wam podobał. Jak mówiłem, subskrybujcie ten kanał przede wszystkim. No i komentujcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, który pojawi się jak zwykle za 2 dni, za dzień. Po prostu niedługo, jak mi się zechce, bo nie nagrywam z tego, że mam przymus jakiś, tylko po prostu jak mi się zechce, to sobie nagram, tak? No, na razie. Oczywiście łapka, dlatego mega moda. Łapka, łapka, ponieważ zasięgi mi się powiększają dzięki łapkom, więc jeżeli chcecie wspierać mój kanał, no to łapka. Na razie, do następnego. Small loan of a